w RMF FM i na RMF24.pl, szef SLD Leszek Miller. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Patrzy pan na rzeź niewiniątek w otoczeniu Ewy Kopacz i zaciera pan ręce. Oczywiście, że jak coś się dzieje złego w rządzącej koalicji czy w rządzącej partii, to opozycja nie płacze. Kłopoty rządzących, miód na serce opozycji. No, zawsze opozycja oprócz swojego programu, oprócz mówienia, co by się zrobiło lepiej, żywi się błędami rządzących. Jakaś hipoteza, co tam się właściwie dzieje w pańskiej głowie, powstaje? No myślę, że zaczyna rząd wchodzić w okres wewnętrznej dezintegracji. Mówiąc popularnym językiem, zaczyna się sypać. Zaryzykował pan tezę, że to początek końca Ewy Kopacz? To może byłaby zbyt silna teza, ale to na pewno początek olbrzymich kłopotów Ewy Kopacz. A zaryzykowałby pan podpowiedzenie jej, kogo sobie wziąć teraz na rzecznika prasowego? Nie, nie jestem doradcą pani Ewy Kopacz. No, ja nie mówię o doradztwie, mówię o pozycji Nestora w polskiej polityce, człowieka, który obserwuje i mówi, o ten by się nadał. Nie, nie, nie doradzam pani premier Kopacz. A polityka czy dziennikarza raczej uważa pan powinno się brać na to stanowisko? Kogoś, kto ma niezbędne predyspozycje i kwalifikacje oraz ktoś, do kogo pani premier Kopacz ma zaufanie. Ma pan też sądzi, że, cytuję, Ewa Kopacz jest głupia? Nie, nie sądzę. Tak mówi szef mazowieckiej SLD, pan Czarzasty. Nie powinien tak mówić. Nie przystoi. No nie, no, trzeba pamiętać, że rząd pani premier Kopacz nie jest moim rządem, czy naszym rządem, ale jest rządem mojego kraju, czy naszego kraju. Czy Czarzasty granice wolności słowa dopuszczalne w SLD przekroczył? No to jest taka polemika, czasami się używa takich sformułowań, ale można to wyrazić inaczej. Kto gorzej mówi, Napieralski czy Czarzasty, albo Czarzasty czy Napieralski w tej kolejności? O świecie, życiu i partii. Proszę pana, czy nie ma innych poważniejszych problemów w naszym pięknym kraju? Zastanawiam się, dlaczego jak Napieralski mówi, że warto by rozważyć zmianę SLD albo zmianę w szyldu SLD albo rozwiązać SLD, to pan go zawiesza. Pan człowiek, który rozwiązywał tak wiele partii w swoim życiu. A gdyby pan mówił, że nie należy słuchać radia RMF FM, bo to jest słabe radio, że słuchacze powinni przerzucić się na przykład na Radio Z i w ogóle w redakcji RMF FM dzieje się fatalnie, to jak długo pan by pracował w tej rozgłośni? A ilu wyborców miało w ostatnich wyborach SLD? 1 100 000. A ile osób słucha codziennie RMF FM? Nie wiem. 8 milionów. No dlatego, że pan nie nakłania ich do tego, żeby przełączyli się na inne radio. A które miejsce SLD zajęło w ostatnich wyborach? To zależy, bo było 3000 rezultatów. No nie, mówię o wyborach parlamentarnych. A parlamentarnych? No najgorsze w swojej historii. No właśnie, a RMF od lat jest najlepsze w swojej historii. No gdyby RMF miał 1 000 000 słuchaczy, to może ja też bym mówił, że coś trzeba z tym zrobić. No bo pan zachęca do słuchania RMF, a nie do rozwiązywania RMF i pan nie wysyła sygnałów do szerokiej publiczności, żeby przełączyli się na Radio Z czy na radio publiczne. Ale jakby się źle działo w RMF-ie, to może byłbym pierwszym, który mówiłby, że trzeba je reformować. Ponieważ dzieje się dobrze, to mówię, słuchajcie RMF-u, bo jest najlepsze. Może pan by mówił, ale na wewnętrznych zebraniach redakcji, ale nie przed mikrofonem, bo pana szef zwolniłby pana natychmiast. No tak, tylko że co jest w tym złego, że ktoś mówi, zmieńmy szyld? No przecież pan zmienił szyld PZPR-u i jakoś to się udało. Zmienił pan szyld SDRP na SLD i też się udało. Proszę pana, z kolejnej zmiany szyldu już pan nie zniesie? Proszę mnie nie męczyć na temat moich relacji z Grzegorzem Napieralskim, bo jedyne relacje, jakie w tej chwili ma Grzegorz Napieralski, to są relacje z sądem partyjnym. Boję się, że pan, który się tak często naigrawał z Jarosława Kaczyńskiego, że nie może znieść wewnątrz partyjnej opozycji, pokazuje, że panu też trudno. Proszę pana, w SLD można mówić, co się chce, można prowadzić różne debaty, natomiast jak ktoś w obliczu dwóch kampanii, bardzo ważnych kampanii, prezydenckiej i parlamentarnej, mówi, że trzeba rozwiązać SLD, że SLD się przeżył, że formuła jest do niczego nikomu niepotrzebna, no to tego żadna partia by nie tolerowała. SLD też nie będzie tolerował. Krótka jest droga od socjaldemokraty do autokraty. Proszę pana, przynależność do partii politycznej nie jest obowiązkiem. Jak ktoś wstępuje do partii politycznej, to po to, żeby działał na rzecz sukcesu tej partii, a nie jej klęski. To musi ją kochać. Od początku, od zarania do śmierci. Nie musi kochać, ale nie może działać na rzecz jej klęski. Jakie doświadczenie i jakie funkcje publiczne sprawowane przez panią Magdalenę Ogórek predestynują ją do stanowiska prezydenta Rzeczpospolitej, zwierzchnika sił zbrojnych, strażnika suwerenności i bezpieczeństwa państwa? A jakie funkcje publiczne miał Lech Wałęsa, kiedy przejmował rolę głowy państwa polskiego? Był przewodniczącym Solidarności, jawnej, podziemnej, był laureatem pokojowej Nagrody Nobla, był twórcą Okrągłego Stołu, był uczestnikiem obrad Okrągłego
się nie rodzi prezydentem, nikt się nie rodzi premierem. Pani Magdalena Ogórek jest przedstawicielką tej młodej Polski, tej nowej Polski, tej europejskiej Polski, tego pokolenia, które powinno wchodzić coraz szerzej do polskiej polityki. Sojusz Lewicy Demokratycznej to umożliwia. Tak jak SLD otworzył kiedyś drzwi Polsce do Unii Europejskiej, to teraz chce otwierać drzwi młodym Polkom i Polakom do zajmowania najwyższych stanowisk. Ale zupełnie serio, pan nie czuje, że partia, która wydała prezydenta, która wydała z siebie trzech albo czterech premierów i wystawia w wyborach prezydenckich kogoś bez kompletnie żadnego doświadczenia politycznego, no gdyby zrobił to ktoś inny, to pan pierwszy łkałby ze śmiechu. Nie, uważałbym to za bardzo ciekawą propozycję, bo w polityce trzeba podejmować decyzje, które zawierają pewien ładunek ryzyka, ale decyzje, które coś otwierają, coś wnoszą, coś zapowiadają nowego. I pani doktor Ogórek jest symbolem takich zmian. Zmian skierowanych bardziej na przyszłość, zmian jakościowych, na największy potencjał rozwojowy. Dla pana to jest podwójne ryzyko, bo jak ona dostanie zły wynik, to wszyscy Huzia na Józia i Huzia na Lesia powiedzą wina Millera. Jak dostanie dobry, to wszyscy powiedzą, widzisz Leszek, jest, pana, są lepsi od moje ciebie. Moje ryzyko jest tutaj nie tak bardzo istotne. Chodzi po prostu o to, żeby polscy wyborcy otrzymali propozycje, która ich zainteresuje. A jak ja się spotykam z ludźmi na ulicach, na dworcach kolejowych, to bardzo wielu osób podchodzi do mnie i mówi, panie Leszku, czy tam panie premierze, to bardzo ciekawa propozycja, na pewno będziemy głosować. Ale myśli pan, że Leszek Miller by ich nie zainteresował jako kandydat na prezydenta? Nie, dlatego, że ja bym nie wyszedł poza tradycyjny elektorat lewicy. Natomiast pani doktor Ogórek ma taką okazję, że nie gubiąc elektoratu lewicy, może zogniskować wokół siebie poparcie nowych wyborców, w tym również takich, którzy do tej pory nigdy nie głosowali. Rozumiem, że skoro nadaje się na prezydenta, to i na następcę Leszka Millera właściwie też się nadaje. Tak, oczywiście. Czyli widzi pan w niej swoją następczynię? Widzę w niej wielki potencjał i na pewno już wygrała, bo stała się rozpoznawalnym politykiem i niezależnie jak się dalej potoczą losy kampanii prezydenckiej, to na pewno w polskiej polityce zaistnieje na trwale. A to, że politycy PiSu tak strasznie się radują z tej kandydatury, trochę pana nie niepokoi? Nie, chętnie bym zobaczył, że Magdalena Ogórek popiera PiS, Platforma Obywatelska, PSL, SLD, Ruch Palikota. Proszę uprzejmie. Panie premierze, co jest dla Polski ważniejsze? Sytuacja w Iraku albo w Afganistanie, czy to, co dzieje się na wschodzie Ukrainy? W Iraku. W Iraku. Ważniejsza jest niż w Ukrainie? Zagrożenie z państwa islamskiego jest największe w tej chwili. A 10 lat temu, kiedy wchodziliśmy do Iraku, też było większe? Teraz uważam, że jest ważniejsze, dlatego że międzynarodowy islamski terroryzm jest o wiele silniejszy niż kiedyś. A dlaczego pan, który wysyłał wojska polskie w misje antyterrorystyczne, dzisiaj tak bardzo burzy się, kiedy ktoś inny proponuje, żeby wysłać je na wschód Ukrainy? Bo to była operacja uzgodniona z sojusznikami, to była operacja koalicji antyterrorystycznej. O Iraku różne rzeczy mówili. Proszę pana, mówię o tych, którzy się wtedy zdecydowali na słuszny krok. Natomiast pchanie się teraz w awanturę na Ukrainie, opowiadanie o tym, że polskie wojska mogą tam gdzieś w Donbasie walczyć, jak ktoś chce jechać, to niech jedzie. No jest batalion Azow na przykład symboliką ukraińskiej powstańczej armii. Może by się to komuś spodobało. Ale mówimy o polskich oficerach na przykład, którzy mogliby pomóc Ukraińcom w ich walce z separatystami. Dlaczego nie? Właśnie dlatego nie, bo nie ma takiej międzynarodowej akcji i nikt jej nie planuje. Natomiast polscy oficerowie jako rozjemcy na przykład w jakichś międzynarodowych siłach, to tak, to sobie wyobrażam. Leszek Miller, szef SLD. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.